W zadaniu pokrycia mamy dane Q zapytań o liczbę, o parzystość liczby grafów spełniających pewne warunki. Liczba wierzchołków danego grafu ma wynosić Ni, natomiast minimalne pokrycie wierzchołkowe w naszym grafie ma wynosić K. Zamiast rozważać problem minimalnych pokryć wierzchołkowych, przejdźmy do problemu maksymalnych zbiorów niezależnych. Oczywiście dopełnienie pokrycia wierzchołkowego jest zbiorem niezależnym, więc w szczególności podstawiając K równe N minus K z treści zadania, nasze nowe K będzie oznaczać maksymalny zbiór niezależny w szukanych grafach. Oznaczmy dwa konkretne z N wierzchołków A i B. W przypadku, gdy wierzchołki A i B mają różne sąsiedztwa, parzystość liczby grafów będzie zawsze parzysta. Czemu? Dlatego, bo zawsze możemy zamienić wierzchołki A i B w rozpatrywanym grafie i dostaniemy graf o takim samym maksymalnym zbiorze niezależnym. No i parując takie grafy, zawsze dostaniemy ich parzyście wiek. Natomiast w przypadku, gdy A i B mają to samo sąsiedztwo i jest między nimi krawędź, wierzchołek A, wierzchołek B, sąsiedztwo wierzchołka A, które jest takie samo jak sąsiedztwo wierzchołka B, i istnieje krawędź między A i B. Oczywiście są w grafie wierzchołki, które nie należą ani do sąsiedztwa A, ani do sąsiedztwa B, one nas w tym momencie nie interesują. W tym przypadku zastanówmy się nad zbiorami niezależnymi, które zawierają wierzchołki A bądź B. Oczywiście nie istnieje żaden zbiór niezależny, który zawiera oba wierzchołki, bo te wierzchołki są połączone krawędzią. Jeżeli natomiast istnieje maksymalny zbiór niezależny, który zawiera jeden z tych wierzchołków, to również istnieje analogiczny maksymalny zbiór niezależny, który zawiera drugi z nich. Po prostu zamieniamy jeden z tych wierzchołków na drugi. Więc maksymalne pokrycie, maksymalny zbiór niezależny w naszym grafie jest takiej samej wielkości, jak maksymalny zbiór niezależny w grafie bez jednego z tych wierzchołków. Zastosujmy więc programowanie dynamiczne. Nasza tablica DB oznacza, jaka jest parzystość liczby grafów o n wierzchołkach i maksymalnym zbiorze niezależnym wielkości k. Z drugiego przypadku otrzymujemy grafy o jednym mniej wierzchołku i takiej samej wielkości pokrycia niezależnej. Co natomiast, jeżeli nasze wierzchołki A i B nie były połączone krawędzią? Wróćmy do naszego rysunku. Jednak w tym momencie nie ma krawędzi między wierzchołkami A i B. Są dwa przypadki. Albo maksymalny zbiór niezależny zawiera jeden z tych wierzchołków, wtedy również zawiera drugi. Ponieważ żaden z sąsiadów A nie może zostać wybrany do naszego maksymalnego zbioru niezależnego, to B może zostać wybrany. Jeżeli natomiast któryś z sąsiadów A jest wybrany do maksymalnego zbioru niezależnego, to ani A, ani B nie zostanie wybrany. Możemy więc zastąpić oba te wierzchołki przez jeden wierzchołek, którego waga będzie równa 2. Tutaj mamy n wierzchołków o wadze 1. Tutaj mamy n minus 1 wierzchołków o wadze 1. W tym natomiast przypadku mamy n minus 2
wierzchołki o wadze 1 i jeden wierzchołek o wadze 2. I tę samą wartość. Zauważmy, że dla ustalonego zapytania w naszym programowaniu dynamicznym zawsze patrzymy na to samo K. Więc na razie zapomnijmy o tym parametrze. Nasze programowanie dynamiczne teraz zależy od multizbioru wag. To nasze A to jest multizbiór wag w rozpatrywanym grafie. I to, co udowodniliśmy, to to, że jeżeli w naszym zbiorze wag mamy dwa wierzchołki o tej samej wadze x, to możemy zrobić dokładnie to samo, co na wierzchołkach o wadze 1 przed chwilą. Czyli albo usunąć jeden z tych wierzchołków, albo połączyć te dwa wierzchołki w jeden wierzchołek o wadze 2x. Zauważmy, że w ten sposób w naszym multizbiorze A będą tylko wierzchołki o wadze będących potęgami dwójki. Możemy stosować tego dynamika aż do momentu, kiedy w naszym multizbiorze pozostaną same unikalne wagi. Co zrobić w tym momencie? Prześledźmy to na przykładzie k równego 41 i zbioru A zawierającego wierzchołki o wadze 32, 8, 4, 2 i 1. Do naszego maksymalnego zbioru niezależnego muszą należeć wierzchołki 32, 8 i 1. Tak? Ich wagi muszą się sumować do naszego k. Zastanówmy się dla kolejnych wierzchołków, ile krawędzi, które na naszym obrazku idą w lewo, może wychodzić z danego wierzchołka. No, z pierwszego wierzchołka nie ma żadnej krawędzi. Nie ma żadnej krawędzi, więc możemy wybrać te krawędzie na dokładnie jeden sposób. Krawędzie wychodzące z wierzchołka 8 idą tylko do wierzchołka 32. W szczególności oba te wierzchołki należą do naszego zbioru niezależnego, więc krawędź między nimi nie może istnieć. Więc tutaj również wierzchołek 4 natomiast nie może należeć do maksymalnego zbioru niezależnego. Więc musi być jakaś krawędź, która łączy go z wierzchołkami o wyższej wadze. Ponieważ wszystkie wierzchołki o niższej wadze mają sumę wag mniejszą niż nasz wierzchołek. W szczególności liczba sposobów, na jaką możemy wybrać krawędzie między tym wierzchołkiem a wszystkimi poprzednimi, jest równa 2 do 2, liczba wszystkich wyborów, odjąć 1, czyli odjąć ten wybór, w którym nie ma żadnej krawędzi od czwórki do poprzedniego wierzchołka. Dla dwójki również musi istnieć jakaś krawędź idąca w lewo, która łączy go z jakimś wierzchołkiem należącym do naszego maksymalnego zbioru niezależnego. Również to jest 2 do minus 1. Natomiast krawędź między dwójką a czwórką nas nie interesuje. Nie ma dla nas znaczenia, czy ona istnieje, czy nie. Więc w szczególności to są dwa sposoby. Natomiast dla ostatniego wierzchołka, który należy do naszego maksymalnego zbioru niezależnego, oczywiście nie mogą istnieć krawędzie do innych wierzchołków należących do maksymalnego zbioru niezależnego, a do pozostałych wierzchołków mogą istnieć krawędzie. Dlatego, bo one już nie należą do naszego maksymalnego zbioru niezależnego. Wiemy to, że one nie należą do maksymalnego zbioru niezależnego, więc w szczególności jedynkę możemy wybrać. Więc również wszystkie krawędzie możemy do naszego grafu wziąć bądź nie. Zastanówmy się, kiedy ten nasz iloczyn tych czynników jest parzysty. Jest on parzysty, gdy istnieją dwa wierzchołki, które nie należą do maksymalnego zbioru niezależnego, wtedy krawędź między nimi indukuje dwójkę tutaj, lub jeżeli
Jaki wierzchołek, który należy do maksymalnego zbioru niezależnego, ma wagę mniejszą od jakiegoś wierzchołka, który do tego zbioru nie należy. Wtedy w naszym wyliczeniu dwójka występuje. W przypadku, gdy A jest właściwym multizbiorem, czyli zawiera dwa elementy takie same, stosujemy nasze programowanie dynamiczne. W przypadku, gdy jest zbiorem, z warunku, który udowodniliśmy przed chwilą, wynika, że suma elementów w A musi wynosić K, bądź może być powiększona o jakąś potęgę dwójki, która jest mniejsza niż największa potęga dwójki dzieląca K. W przeciwnym przypadku nasze programowanie dynamiczne przyjmuje wartość 0. Możemy zaimplementować to rozwiązanie bezpośrednio, jeżeli w odpowiedniej kolejności będziemy usuwać powtórki z naszego multizbioru A i zaimplementujemy to bardzo uważnie, możemy dostać rozwiązanie złożoności Q. Dla każdego zapytania musimy zrobić to osobno, ponieważ nasze programowanie dynamiczne zakłada, że K jest stałe razy N. Zobrazujmy strukturę naszego programowania dynamicznego przez graf. Wierzchołki w naszym grafie odpowiadają poszczególnym wartościom naszego programowania dynamicznego. Jeżeli z danego wierzchołka wychodzą krawędzie do jakichś wierzchołków, to wartość programowania dynamicznego dla naszego wierzchołka jest sumą wartości w wierzchołkach, do których prowadzą krawędzie. Liście natomiast będą wierzchołkami, które odpowiadają zbiorom. W szczególności wartości w nich zależą od liczby k. Jednak struktura całego grafu nie zależy od wartości k. W naszym programowaniu dynamicznym zawsze będziemy wybierać dwie największe wagi, które występują w multizbiorze 2 razy. W szczególności dla multizbioru 2, 2, 1, 1 wybierzemy wagę 2 i albo połączymy je w wierzchołek o wadze 4, albo jeden z nich usuniemy. Przez dp2 od ln będziemy oznaczać liczbę ścieżek w naszym grafie od wierzchołka zawierającego n wierzchołka grafu zawierającego n wierzchołków naszego grafu z zadania o wadze 1 do wierzchołka oznaczonego pomarańczową kredą i wartością e. Czyli do wierzchołka, którego suma wag jest równa dokładnie n. Analizując strukturę naszego grafu, możemy dojść do wniosku, że wynik dla naszego zapytania, dla n wierzchołków i maksymalnego zbioru niezależnego wielkości k jest równy sumie ścieżek od wierzchołka zawierającego n jedynek do tych liści, czyli tych wierzchołków oznaczonych pomarańczową kredą, w których dla danego k jest wartość 1. Czyli z wcześniej udowodnionego warunku dla takich l, które są albo równe k, albo różnica między l i k jest potęgą dwójki mniejszą niż największa potęga dwójki dzieląca k. Zauważmy ponadto, że suma ta zawiera co najwyżej log n elementów. Przeanalizujmy, jak obliczyć wartość dp2 dla konkretnego przykładu. Na przykład dla n równego 5 i l równego 3. Musimy policzyć liczbę ścieżek od tego wierzchołka do tego. W szczególności mamy na przykład taką niebieską ścieżkę. I to, co chcemy zauważyć, to, że możemy w pewien sposób powiedzieć, że
ta dwójka na danej ścieżce powstała z pewnych z tych jedynek, z pewnego prefiksu tych jedynek. Na przykład, jeżeli usuwamy, zawsze bierzemy dwie pierwsze jedynki i albo jedną z nich usuwamy, wtedy ta jedynka powstała z tych dwóch jedynek, albo ją łączymy. No więc ta dwójka również powstała z tych dwóch jedynek. Na tej ścieżce nasza dwójka powstała z tych dwóch jedynek, te dwie jedynki powstały z tych trzech jedynek, a te trzy jedynki z czterech pierwszych jedynek. W szczególności możemy oznaczyć, że z tych jedynek powstała nam dwójka, a z tej jednej jedynki jedynka. Natomiast na tej ścieżce nasza dwójka powstała od razu z dwóch pierwszych jedynek, a z pozostałych trzech jedynek powstała jedynka. Co możemy z tego wywnioskować? To, że liczba ścieżek od tego do tego jest równa sumie po podziałach tych jedynek liczby ścieżek z danej liczby jedynek. Na przykład w tym przypadku, jeżeli weźmiemy podział w tym miejscu, to liczby ścieżek z tych dwóch jedynek do dwójki razy liczba ścieżek z trzech jedynek do jedynki. W szczególności możemy to zapisać jako sumę po r z dp2 od 2r razy dp2 od 1, 5 minus r. W szczególności nie korzystaliśmy tu nigdzie z tego 5. Możemy tutaj wpisać dowolne n. Następnie zauważmy, że to, co nam tutaj powstało, to jest po prostu splot ciągów dp2 po kolejnych wartościach r razy ciąg dp2 od 1 po kolejnych wartościach drugiego wymiaru dynamika. Nasze rozumowanie z podziałem jedynek na fragmenty, z których powstaną poszczególne wierzchołki z docelowego wierzchołka, przenosi się również na dowolny dp2. W szczególności dp2 od sumy jakiejś potęg dwójki jako ciąg po kolejnych wartościach n jest splotem ciągów dp2 od poszczególnych potęg dwójki. Oczywiście zakładając, że nasze wartości x1 są różne. Wprowadźmy nową tablicę programowania dynamicznego. dp3 od in oznacza liczbę ścieżek z wierzchołka z n jedynkami do wierzchołka z dwoma 2 do i. Przeanalizujmy strukturę naszego grafu w okolicach wierzchołka zawierającego tylko 2 do it. Prowadzą do niego dwie ścieżki. To 2 do it powstało albo ze złączenia dwóch 2 do i pierwszej, albo z wierzchołka zawierającego 2 2 do it przez usunięcie jednego z nich. Do wierzchołka z dwoma wagami 2 do it prowadzi tylko jedna. Dlatego, bo zawsze łączymy wierzchołki od największych wartości. W szczególności, jeżeli mamy już 2 do litej, to nigdy nie dołożymy trzeciego, bo albo wyrzucimy jedno z nich, albo połączymy je w wierzchołek o większej mocy. Jedyna krawędź do tego wierzchołka prowadzi z wierzchołka 2 do litej, 2 do linii pierwszej, 2 do linii pierwszej. Aby obliczyć dp3 od in, zauważmy, że dp2 od 2 do i tej n, czyli liczba ścieżek do tego wierzchołka, jest sumą liczby ścieżek do tego wierzchołka plus liczba ścieżek do tego wierzchołka. W szczególności dp2 od 2 do i tej n jest sumą dp3 od i minus 1n i dp3 od in.
Aby obliczyć DP2 od 2 do i tej n, skorzystamy z DP3 dla mniejszej wartości i. W szczególności DP2 od 2 do i tej n, czyli liczba ścieżek do tego naszego wierzchołka, jest równa liczbie ścieżek do tego wierzchołka plus liczba ścieżek do tego wierzchołka. Znowu tak jak w poprzedniej części omówienia, podzielmy nasze n jedynek z naszego początkowego wierzchołka na te n, z których powstało pierwsze 2 do i tej i te n minus r, z których powstało 2 do i tej, 2 do i mniej pierwszej i 2 do i mniej pierwszej. W szczególności liczba ścieżek do wierzchołka 2 do i tej to jest liczba ścieżek do wierzchołka 2 do i mniej pierwszej, 2 do i mniej pierwszej, czyli DP3 od i minus 1n plus suma po naszych r'ach z DP2 do i mniej pierwszej r, czyli liczby ścieżek z r jedynek do 2 do i tej razy liczba ścieżek z n minus r jedynek do 2, 2 do i mniej pierwszej, czyli DP3 od i minus 1 n minus r. Możemy dzięki tym dwóm równaniom obliczyć nasze wartości dp2 od 2 do i tej dla wszystkich możliwych i, których jest log n i wszystkich n w czasie o od n kwadrat log n. Każdą z log n razy n wartości, dzięki temu wzorowi obliczamy w czasie o od n. Aby nasze rozwiązanie działało wystarczająco szybko, możemy albo stabilizować nasze wartości dp2 od 2 do i tej n w naszym kodzie. Po delikatnej kompresji bez problemu mieści się to w limicie 100 kB. Albo zauważyć, że tę sumę możemy liczyć szybciej dzięki maskom bitowym i podzielić naszą złożoność przez 30. W naszym zadaniu n ograniczone jest przez 2 do 14. Obliczmy więc ciągi dp2 od x po kolejnych wartościach n dla wszystkich x-ów od 0 do 2 do 7 minus 1 i po kolejnych wielokrotnościach 2 do 7, aż do 2 do 7 minus 1 razy 2 do 7. Zrobimy to przy użyciu splotów. Aby obliczyć jedną wartość, jeden ciąg dp2 od x, z wcześniej policzonych ciągów wystarczy wykonać jeden splot, więc w szczególności, żeby policzyć je wszystkie, których jest od pierwiastek z n, to 2 do 7 wzięło się z pierwiastka z 2 do 14, potrzebujemy wykonać pierwiastek z n splotów. Jeżeli nasze sploty będziemy wykonywać przy użyciu FFT, otrzymamy złożoność n pierwiastków z n log n, natomiast przy użyciu masek bitowych otrzymamy je w złożoności n kwadrat pierwiastków z n przez 32. Oba te podejścia były akceptowane. Po obliczeniu wartości naszych ciągów możemy zapisać, że dp2 dowolnego n jest równe sumie po r'ach z dp2 od l1r razy dp2 od l2n minus r przy wartościach l1 i l2, które już zostały policzone. W szczególności l1 jest równe l modulo 2 do 7, a l2 jest odpowiednio równe l minus l1. Jedną taką wartość dp2 od ln możemy przy użyciu masek bitowych liczyć w czasie n przez 32. W szczególności odpowiedź na jedno zapytanie będziemy mogli odpowiedzieć na jedno zapytanie w czasie log n, ponieważ dla jednego zapytania, jak powiedzieliśmy wcześniej, potrzebujemy policzyć log n wartości dp2 od ln razy
N przez 32. Jedno zapytanie. Cała złożoność naszego algorytmu wynosi N pierwiastków z N log N plus Q razy N log N przez 32.